To chyba dość naturalne, że wolę o tobie myśleć jak o młodej, pełnej życia dziewczynie, niż o surowej, starszej pani z zamiłowaniem do formalizmu. Czy to wyraz mej tęsknoty i lęków? Wspominam Jana, który tak dobrze o tobie pisał, i Jana Pawła, dla którego byłaś inspiracją do jeszcze większej wolności. Już teraz, nim otworzę pierwsze stronice księgi twojego życia, proszę cię o wsparcie, bym, jak to Marek życzył mi na nowy rok, z twą pomocą i za twoją inspiracją stał się lepszym niż byłem w ubiegłym. Zatem witaj, Tereso de Ahumada. Mam na imię Sylwek i chcę być twoim uczniem. Lubię cię, jak mi to Adaś nieraz mówi. Szanowna panno de Ahumada. Już cię lubię. Lubię twą normalność i sympatię do ludzi. Lubię twą otwartość, szczerość i prawdziwość poszukiwań. Na razie ciągle tylko mi o tobie mówią, a ja już naprawdę cię lubię. Dlaczego ja nie mam? A oni mają. Dlaczego ja mam, a oni nie? Dlaczego cierpię? Potrafię, widzę, doświadczam, wciąż żyję, słuchają mnie. Jestem samotny. Nie sprzyja mi szczęście. Umierają bliscy. Dlaczego odnoszę sukcesy? Nie cieszę się zdrowiem. Opływam w talenty. Umieram przedwcześnie. Usłyszałaś odpowiedź. Ty słusz mi i nie wdawaj się w to.
zdumiewającym jest, co chcesz, aby o tobie wiedziano. A co tak bardzo chciałaś przemilczeć? Wiedziano jeszcze za twojego życia, a przemilczeć na wieki. Jakże to zadziwiająco inne, niepojęte, odmienne niczym negatyw od naszych wybiórczo i dla samochwały pisanych autobiografii. I czyż nie jest to najlepszym dowodem realności spotkania, które dokonało w tobie takiej przemiany? Ze wszech miar zdrowa na umyśle, a pragnąca pogardy po to tylko, aby cała prawda wyszła na jaw. Jakże pociągająca i uszczęśliwiająca musi być ta prawda, by w jej imię chcieć, aby były jawne nasze podłości. Może tylko tyle, że cię źle ocenili. Utrudnili miast pomóc. Udręczyli miast ulżyć. I żeś mimo wszystko wewnętrznej prawdzie pozostała wierna. Że on wierny i nie pozwoli zbłądzić tym, którzy go szukają. Wierzę ci. Wierzę w twą opowieść pełną zachwytu. Wierzę w prawdziwość twojego przeżycia. Wierzę w wyzwolenie, które wyśpiewujesz. W przedsmaki pełni, których kosztowałaś. Wierzę, że mówisz prawdę.
że jesteś dowodem. I chcę iść i ja w tę ciemność. Jest dokładnie odwrotnie, niż to powszechnie przeżywamy. Najpierw jest trud, a potem zachwyt i ekstaza. My zaczynamy od ekstazy i zachwytu, dziwiąc się potem, że przychodzi trud.